dobra, przemieściłam się, przejechałam całą środę dookoła i nadal zdążyłam dojść w kolejny punkt, gdzie oni są. Tada! To ostatni. Ej, to ostatni. To ostatni. Idę szybciej niż samochód, ha, ha, ha. Dobra. Kurde, wygrałeś. Szanowni Państwo, jako rolnicy z agronomii, ogólnie jako rolnicy, chcieliśmy pokazać, że jest problem w produkcji żywności. I na tych warzywach, na tych paczkach, które Wam będziemy rozdawać, rozdajemy, będziemy Wam to rozdawać za darmo. Nie oczekujemy żadnej pracy za to. Chcemy zważyć na jedną ważną sprawę. Ile Wy, szanowni śledzianie, płacicie za dane warzywa i owoce w sklepach? A ile tak naprawdę rolnik dostaje? Koszty nawozu, ochrony, podlewania, chodzenia nad tym, wczesnego wstawania, dopilnowania, żeby urosło. Rolnikom to już się w głowę poprzewracało. Tyle za pietruszkę zarabia. Otóż rolnik za pietruszkę otrzymuje... Zamykane, hurtownie były pozamykane, lokalne sklepy były pozamykane, a w marketach handel cytnął, często nawet 23 razy dziwny. To doprowadziło do tego, że tu na tej płycie, tak blisko, nie ma stawania, nie ma handel. To handel jest normalny, handel taki. Mamy do was, chcieliśmy tutaj z postulatami naszymi. Mamy kilka tych postulatów. Pierwszy postulat to stop drożyzny. Nie zgadzamy się na tak wysokie ceny, bo rolnicy bankrutują. Bankrutują również przedsiębiorstwa. Bo to nie dotyczy nas! To dotyczy was! Bo wam się portfele skończą! Za chwilę wam zabraknie pieniążku! Na to, żeby godnie żyć! Na to, żeby kupić żywność do rodzin waszych! Może sobie z tego sprawy nie zdajecie! Pochylcie się nad tym warzywem, nad tą etykietą! I pomyślcie! W jakim kierunku to wszystko zmierza? A te traktory, które widzicie, drogie traktory, bo to rzeczywiście są bardzo drogie traktory, to my nie kupiliśmy ich za gotówkę. My kupiliśmy ich za kredyt, za leasingi. Blubum.
Ja właśnie skończyłam. Trwało to jakieś 3 godziny. Jestem zmarznięta, głodna i w ogóle wracam do domu. Zrobiłam to po to, żebyście wy nie musieli tego robić. Tak wygląda mniej więcej praca fotoreportera, jak i jakieś wydarzenie medialne. Także jeśli dotrwaliście do tego momentu i w jakimkolwiek stopniu podobało wam się to, co ja robię, bardzo byłabym wdzięczna za jakiś share link. I mam nadzieję, widzimy się szybciej w kolejnym filmie niż to planuję. Także udostępniajcie, szerujcie, cokolwiek, niech to wideo obiegnie cały świat. Trzymajcie się, pa!